Zuza czy Marcela? Zuza czy Marcela? Obie. No, obie doszły tak daleko, że chyba już nie było specjalnego wyboru. Obie wygrały tak naprawdę. Są tak inne, że nie będą sobie w ogóle zabierały pracy. Będą pracowały w różnych kompletnie sytuacjach. Myślę, że chyba powinny być bardzo szczęśliwe z dzisiejszego obrotu spraw. Renata im bardzo bruździła tutaj, no ale odstrzeliły ją na początku. Jakie mają mocne strony? Jakie mocne strony ma Zuza i Marcela? Po trzy? Marcela ma mocną taką determinację, ma upór i pewnego rodzaju taką bezczelność, która jest potrzebna. Ale pozytywnie mówię o bezczelności. Zuza, mam nadzieję, że się naprawdę pozbyła kompleksów. Ma odpowiedni wzrost, niesamowite hipnotyzujące oczy. No i ma taką osobowość modelki, trochę tajemniczą, żeby tylko się nie wystraszyła i nie poddała. Nad czym powinny popracować obie, żeby zostać top model? Wiesz co, no tak naprawdę Zuza ciągle nad ciałem, bo ona ma predyspozycję do takiej lekkiej ciężkości. Na życie to wygląda fajnie, nie przeszkadza, natomiast do bycia na wybiegu troszeczkę to jest problem. W zasadzie znaczny problem, powiem tak. Marcela jest niska, ale z jej charyzmą, z jej takim temperamentem i tupetem myślę, że nadrabia 10 centymetrów. Tylko czy 10 wystarczy? Przydałoby się z 20, co? No, z temperamentem tak. Żal ci Renaty? Żal mi Renaty i kompletnie uważam, że niesłusznie. Nie wiem, jestem kompletnie zaskoczony. Jak usłyszeliśmy wszyscy werdykt, to wszyscy po prostu spojrzeliśmy na siebie bez słowa. Nie wiedzieliśmy, co zrobić. Piękną okładkę miała, też żałuję, że nikt jej nie widział, bo cudowna ta okładka była. W ogóle kompletnie inna Renata. Sexy, lekka, zwiewna, no coś innego. Żałuję, że odpadła, że nie będzie miała okazji się wykazać, ale myślę, że jak ktoś ją zobaczył, może pokażę jakąś tą okładkę i wtedy znowu wypłynie. Myślisz, że ludzie nie polubili, że najmniej ją lubili z finalistek? Wiesz co, z tego co ja widzę, Renata chyba była bardziej cicha od dziewczyn, była troszeczkę taka stonowana, a myślę, że tutaj polegało to na tym, żeby wchodzić z werblami wszędzie, wiesz, i Renacie tego trochę brakło. Nie wiem, no może się nauczy, może to się przełoży na jej takie życie zawodowe, że zrozumie, że trzeba być przebojowo.